Siemaneczko ludziska, tutaj Arasapa i dzisiaj organizuję wielki powrót. To oznacza, że wracamy z naszą serią z Assassin's Creed. W tle słyszycie już przyjemne odgłosy wydawane właśnie przez tą grę, w którą będziemy sobie dzisiaj pykać. Niestety z kamerką witam się z wami tylko. Tylko się z wami witam, bo już bateria mi mryga i no ogólnie to, no widzimy się już w grze. Płynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe skąd dowiedział się o twojej misji. Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Al-Mualim ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. No. Strzeż się, Altairze. Oczywiście, Rafiku. Sądzę jednak, że będzie to działać na moją korzyść. Strach go osłabi. Okej. Okay. Siemaneczko, tutaj Arasapa. I jesteśmy w Assassin's Creed, w którego nie grałam od 2 miesięcy. Tak więc wybaczcie za jakiekolwiek lamienie z mojej strony. Okej, dotarliśmy do naszego celu. Aż za dobrze pamiętam to zbiorowisko. Mylicie się, mistrzu Sibrandzie. Nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak mówisz! A jednak nikt za ciebie nie poręczy. Co mam o tym sądzić? Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może. Czy może nie znają cię dlatego, że nie jesteś Bożym sługą, lecz asasynem? Co? Nigdy. Nosisz takie same szaty. Jeśli odziewają się tak jak my, to tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić. Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie? Nie rozumiem, dlaczego mi to robisz. Nie uczyniłem nic złego. Nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego, stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na tobie jej wyznanie? Ale niczego nie wyznałem. O, uparty do samego końca. Co masz na myśli? Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Nie popełnię tego samego błędu. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca cię ochroni, a mnie niech powstrzyma. Oszalałeś. Czy nikt z was nie wystąpi, by położyć temu kres? Widać, że zatruwa go strach. Strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, gdzie ich nie ma. Mhm. Wygląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. Wszystko, co robię, robię dla Akki. Mocno go siknęła. Bądźcie bardzo czujni. Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu. Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci dranie są wytrwali. A teraz wracać do pracy. No przecież w tym naprawdę niewielkim tłumie kompletnie nie wyróżniał się dziwny osobnik z mieczem, z nożem, z nożami do rzucania i w kapturze. Aha, dobra. Jezus! Widzieliście to? A few moments later. Dobra. Jezu! Okej, a więc Altair i jego hydrofobia. On jest na tym statku dużym, z tego co pamiętam. Oczywiście, o ile dobrze pamiętam. Boom, headshot. Dobrze!
Jeśli nikt nie podniesie ręki w obronie swego pana, sam zajmę się tym poganinem! What the fuck? Jakieś dziwne kłótnie małżeńskie. Czy to był właśnie mój cel? Ha, trochę mi zwiało. No tutaj jest chyba dość sporo ludzi. Jest dwoje. Czemu nie mogę skręcić? Kurczę, był tak idealnie tutaj, żebym go sobie wzięła. Nikt by nawet nie zauważył. Oh fuck. To nie. O. Dobrze! Jeśli nikt nie podniesie ręki w obronie swego pana, sam zajmę się tym poganinem! Surprise, motherfucker! To było piękne. Musicie przyznać, to było przepiękne. Boisz się? Oczywiście, że się boję. Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego boga. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Co czeka nas wszystkich. Skoro nie wasz bóg, to co? Nic. Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Nie wierzysz? Jak wierzyć, wiedząc to, co wiem? Co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada. Miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy... Odbijecie Ziemię Świętą? Uwolnimy ją, głupcze. Od tyranii wiary. Uwolnicie? Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi, mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę. Tak jak ty. No cóż, zginęło mu się. Dobra, o ile dobrze pamiętam, to został nam jeszcze boss do zabicia i potem drugi boss. Ale Tairze, wywołałeś spore zamieszanie. Zrobiłem tak, jak kazano. Żywot Zimbranda dobiegł końca. Zaiste, zaiste. Powinieneś jechać do Masyafu i poinformować Al-Mualima o sukcesie. Tak, muszę wrócić i z nim porozmawiać. O tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więc ze mną. Może ci pomogę. Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Dziękuję jednak za propozycję. A ci, których zabijasz, prawda? Czujesz coś względem nich? Skąd? Ach, przyjacielu. Z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie. Tego można się spodziewać. Nie o to chodzi. Nie powinienem się obawiać tych uczuć? Powinieneś je zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć? Jeśli mieli dobre zamiary? Może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje? Jestem tylko Rafikiem, Altairze. I takie sprawy mnie przerastają. Może Al-Mualim pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć? Tak. Być może. Dziękuję, Rafiku. To przyjemność pracować z kimś o twych umiejętnościach. Okej, no to na razie. Mogę już wyjść? Nie mogę wyjść. Dobrze, teraz już mogę wyjść. Dzięki. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okej, jeszcze posłuchamy tylko, co ma Al-Mualim nam do powiedzenia. I o ile dobrze pamiętam, to tutaj będzie jakaś kłótnia między Altairem i Al-Mualimem. Ale moja pamięć nie zawsze jest dobra. Mamy mało czasu, Widik. Mam świadomość, że okno startowe. Gdziekolwiek jest, czas na wydobycie. Pracuję nad tym. A gdy skończysz? Zajmiemy się nim. Chcę mieć pełen raport na jutro rano. Mam jeszcze trochę pracy. Jest pan wolny na resztę nocy. Jest noc? Dziwnie ta kamera jakoś tak. Okej.
z kim on gadał? Tracimy czas, panie Miles. Tak, tak, już idę. Prawie skończyliśmy. A co potem? Zobaczy pan. Może nawet pozwolą panu obejrzeć, jak się zacznie. To wcale nie jest takie straszne. Hej, i tak wiem, że mnie nie wypuścicie. Dlaczego mi pan po prostu wszystkiego nie powie? Pytam z ciekawości. Nie jestem durniem, panie Miles. Już i tak sporo się pan dowiedział. Nie wiem, o czym pan mówi. Ależ oczywiście. Dobrze, zapytam o coś innego. Słucham. Niektóre rzeczy, które widziałem w Animusie, są jakoś nie tak. Jakby historia się nie zgadzała. Nie... Że co, panie Miles? Nie pasuje do tego, co pan wyczytał w sieci? Do tego, czego nauczyli pana w liceum? Zapytam w ten sposób. Czy ci rzekomi eksperci mają dostęp do sekretów ukrytych przed resztą z nas? Są książki, listy, dokumenty, różnego rodzaju źródła z danego okresu. Wiele z nich nie zgadza się z tym, co pokazuje mi Animus. Każdy może napisać książkę, a na jej stronach może umieścić cokolwiek. Kiedyś wierzyliśmy, że Ziemia jest płaska. Niektórzy nadal w to wierzą. Owszem, i piszą o tym książki. Albo o tym, że lądowanie na Księżycu jest fikcją. Chyba istnieje też książka, według której świat powstał w ciągu 7 dni. Zresztą to bestseller. Do czego pan zmierza? Co? Do tego, jak sądzę, że nie powinien pan wierzyć we wszystko, co usłyszy. Wszystko, co przeczyta. Jak to ujął pański przodek, nic nie jest prawdą? Wszystko jest dozwolone. Tak, dokładnie. To dzięki temu Animus jest tak wspaniałym osiągnięciem. Nie zostawia miejsca na niejasności. Zawsze jest jakieś miejsce. Brawo, panie Miles. A teraz, skoro zaspokoiłem pani... Dobra, tylko posłuchamy, co Al-Mualim ma nam do powiedzenia i ciśniemy. To znaczy, kończymy odcinek raczej. Chyba, że jeszcze jedna osoba jest... Gdy zostaniesz wykryty, dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi jest zrzucanie żołnierzy z dachów i wpychanie ich do... Co? Wejdź, mój uczniu. Mamy wiele do omówienia. Jesteśmy blisko Altairze. Już tylko Robert de Sable stoi między nami i zwycięstwem. To z jego ust padają rozkazy. Jego dłoń wypłaca złoto. Wraz z nim zginie wiedza o skarbie Templariuszy i wszelkie zagrożenie, jakie może stanowić. Wciąż nie rozumiem, jak mała część skarbu mogła spowodować tyle chaosu. Fragment Edenu to ucieleśnienie pokusy. Spójrz tylko, co zrobił z Robertem. Kiedy zakosztował jego mocy, został przezeń pochłonięty. Nie widział groźnej broni, którą należy zniszczyć, ale narzędzie, które pomoże mu spełnić marzenie jego życia. A więc marzył o władzy? Tak i nie. Marzył, wciąż marzy o pokoju, tak jak my. Ale to właśnie on chciał, żeby Ziemię Świętą pochłonęła wojna. Nie, Altairze. Jak możesz tego nie widzieć, kiedy to właśnie ty otworzyłeś moje oczy? Co masz na myśli? Czego chce Robert i jego poplecznicy? Świata, w którym ludzkość jest zjednoczona. Nie gardzę jego celem. Mój jest taki sam, ale nie podobają mi się jego środki. Pokój jest czymś, czego należy się uczyć, co należy zrozumieć i przyjąć do serca. On dąży do niego siłą. A robiąc to, okrada nas z wolnej woli. Dziwne. Dziwne jest tak o nim myśleć. Nigdy nie pielęgnuj w sobie nienawiści do ofiar, Altairze. Takie myśli to trucizna. Zaciemnią twój osąd. Czy nie można go więc przekonać, żeby przerwał tę obłąkańczą misję? Przemawiałem do niego na swój sposób, poprzez ciebie. Czym było każde zabójstwo, jeśli nie wiadomością? Jednak on wolał nas zignorować. A więc pozostaje już tylko jedna rzecz do zrobienia. O, w Jerozolimie zmierzyłeś się z nim po raz pierwszy. I to tam go teraz znajdziesz. Niech ten ostatni dar wzmocni twoje siły. Idź, Altairze. Czas to zakończyć. No, a więc, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Wiem, dzisiaj miałam taki średni humor. Nie darłam się, nie śpiewałam, jakoś tak dziwnie w ogóle. Ale mniejsza o to. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Był taki bardziej na spokojnie. Ze spokojnym podejściem, na luzie. Więc jeszcze raz dzięki za obejrzenie.
komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oceny powierzam jedynie wam. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku Assassin's Creed. Bye!